Będziemy robić training. O 6 rano. Żelala. Ja szybko rozrzewka przed świadami dzisiaj. Widzicie? Paleciaka witają balonami na smarcie, kurwa. Nie ma żartów. Ja robię dwa kluczowe ćwiczenia przy mojej rozrzewce, czyli polyquin step up, no i ten magiczny wykrok, który naprawia mi, rozciąga czwóreczkę i kolano naprawia. Także jak widzicie, moja rozrzewka jakaś nie jest, nie wiadomo jak specjalna, ale nie potrzebuję więcej się jakoś aktywować albo rolować i tak dalej. Także robię dwa ćwiczenia tak profilaktycznie, do tego jeszcze brzuch i wchodzę, wsiadę w rozrzewkę. Dokładam aż do serii roboczych, także nic nowego nie odkryłem, a tak działam, także jeszcze nie wiem jaki dzisiaj będzie objętość na siadach, może zrobię fronta, zobaczymy, na razie jadę chyba lufbara dzisiaj, albo hebara, nie wiem, ale jak tak myślę, to lowebar wlezie, bo czajny już wszedł. To rano wstaje, ten idzie na siłownię robić siady. 180 było na 5, ale wolę nie ryzykować kolanka, więc sobie wejdę w tasiemki, żeby je troszkę odciążyć. Nie wiem co jest grane, ale wczoraj spaghetti jadłem, a to co się dzieje u mnie w brzuchu, a dzisiaj siadę, nie? I te uczucia, kiedy myślisz, że puściłeś cichacza, a jebnąłeś odgłos na cała siłownia, ale nie przejmujemy się tym, nie? Także ja już po treningu idę do auta. Patrzcie, zaprezentuję wam coś niesamowitego.
Ten znaczek. Znaczek robi wszystko, cała robota, nie? Magiczne auto paleciuka. To tu się kręci, tu się robi wszystko. Trening wszedł jako tako. Tego idzie słuchać i słuchać, nie? To się nie nudzi. Każda piosenka Modern Talking jest zajebista. Jestem już przy Inter. Zobaczymy. Zobaczymy. Nic. 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 Tak, rano był trening przed 6:00. Chciałem szybko zrobić trening, bo miałem małe przemeblowanko w domu. Chciałem szybko to zrobić. Teraz jadę do Goczałkowic Zdrój, do szpitala, a potem w powrót. I coś tam, myślę, skręcimy jakiegoś vlogasa. A tu zaczynałem w końcu grać, bo było słabo, ale jakoś teraz to się wyprowadziło. Także na razie tyle. Także jeśli chodzi o same auto, to tak naprawdę każde auto ci się stanie zepsuć i nie ma na to sposobu, ale jeśli dbasz o dane auto, jeśli wymieniasz z nim wszystko na bieżąco, co by się nie działo w nim, to co ci się ma dziać, no, jeśli od niego dbasz? No. Ja dbam o auto każde, które mam. Jeśli coś się już działo, to wymieniałem. Nie czekałem, aż jedno zepsuje drugie. Mi się z autami nie dzieje nic. Miałem Renault Megane wcześniej, które było też mega awaryjne. Kurwa, to te auta się psuły, ty będziesz duś u mechanika z tym autem. Jeździłem rok i przez rok mi się nie stało nic. Czy to z elektroniką, czy nic, to było akurat od CB auto. Nie działo mi się kompletnie z nim nic. Ojej, ile ci się... Te auto nie umiałem sprzedać. Już miałem te auto kupione od brata drugiego. A Meganki nie potrafiłem sprzedać, mimo że był na gaz. Roczny gaz jeszcze, kurde, był z gwarancją, to nie miałem go sprzedać, bo każdy właśnie myślał, że on się będzie wiadomo jak psuł, a on się w ogóle nie psuł. To jest dopiero użytkowanie paleciuka. Nie ma szans, żeby się auto zepsuło. Za 8. Zawsze musi być taki hit na koniec vloga paleciuka. A co? Taki music w powrocie do domu. No jo, jestem za. Dobra, panowie i panie. Dzisiaj w kuchni paleciuka będziemy robić najlepszy posiłek, jaki Marcin lubi. A co Marcin lubi najbardziej?
wiedzą dietetycy i ci, co mnie znają, że to będzie szpaghetti. A do szpaghetti potrzebujemy, rozumicie, mielone, bo robię z mielonego i se zrobię z ryżu. Zjem dużo ryżu, żeby nabić na jutrzejszy trening, żeby było dużo energii. No i przyprawy. Jurek się już wcześniej przyrządził sosik. Nie mogę wam powiedzieć, co Wielarzek wsypał, bo bych musiał was zabić, nie? No, dlatego tak to aktualnie wygląda. Zaraz wam pokażę, jak musicie, rozumiecie, dokładnie mieszać mięso w kierostrona, jak musicie wsadzić woreczek do garca, żeby się nie spoliło. Bo pewnie są osoby, które potrafią to spolić. Mi się może nie uda spolić, bo by chciał zjeść to. No, ale wiecie, jest też prostsza forma spaghetti. Możecie kupić w słoiku se gotowe spaghetti, ale wiadomo, że to nie będzie tak zdrowe, jak rozumicie, taki oto sposób robienia spaghetti, czyli palecią Makłowicza. Widzicie, co musicie zrobić? To nie ma takie proste, wbrew pozorom. 80% aktualnych kobiet w wieku 16-18 lat podejrzewam, że tego by nie ogarnęło, nie? Ale już ta ryzyka w kuchni się to ogarna, nie? Samemu, rozumicie? Widzicie, tak to musicie na razie zostawić, nie? To się wydaje tak z boku, ale oglądacie łatwe. Ale tu każde dotknięcie w danym miejscu to jest coś nadzwyczajnego, nie? A potem to wleja do środka. Co będę robił? Wydajot. Patrzcie teraz, tak to już wygląda. Zaraz to obrócę, bo tam już jest fajne to mięsko, a tu już się woda gotuje, nie? I to jest ten moment, w którym zrobimy teraz bardzo ważną rzecz. Patrzcie, tak to robię. Uważajcie. Stawiam to na bok, nie? Teraz, żebyście nie widzieli, bo to jest bardzo ciężki teraz moment. Sytuacja bez wyjścia opada. Patrzcie, jak otrzymia. Przybrzenie na paznokieć, bo jest kurwa czysty. Patrzcie. Ustawiam trochę na bok, co to robię, nie? I teraz, patrzcie, teraz to musicie wyczuć ten moment, w którym ta jedna kropelka przestanie. Sypujesz, rozumiesz? Ciepujesz bardziej. I teraz, obyście, to jest ten moment. I trochę zamieszaj w prawo, wyżaj. Żeby to tak z prawej strony szło, się fajnie gotowało. I to jest to, i teraz zakrywasz. Nie? I pora minut pod przykryciem towarzysz. A tu... Rozumicie? Trzymia lewą ręką telefon, a że jest majkut leworęczny. Także ta prawa jest troszkę upośledzona. Ale jakoś damy rada. I zaraz, rozumicie, przyprawia te mięso. Widzicie ten moment? Jeden z ważniejszych momentów w robieniu spaghetti. Że trochę uchylił jednak na wolnym ogniu, a teraz będzie przyprawianie. Jak się wziął taką przyprawa z KFD do mięs, ważne, żeby była bez glutaminianu sodu. No, także jak jeszcze takie nie macie przyprawy, to zaraz ją musicie sobie kupić. To jest bardzo fajna przyprawa, ona na dużo starczą. Ona ma 180 gramów. I patrzcie teraz, jak to robię. Patrzcie. Tu trochę musicie se wsypać, tu, żeby nie przesadził. O, jak to idzie, jeb.
prawie jak jajkami, tak. No. To będzie ten moment. Kulinarny Marcin musiał wam zaprezentować reklama, rozumiecie, przyprawy z KFD, bo to chyba wszędzie, jak ktoś waży, to jakoś reklama jest, nie? To ja robię na przykład reklama tego, nie? Igarków z Filipiaka, o. Jak widzicie, ryż już prawie jest gotowy. A jo, to jest ten moment w odcinku Marcina. Praktycznie, który już kończy ten jakże fenomenalny odcinek z paleciokiem w kuchni. A potem będzie efekt końcowy. Wiadomo, trzeba teraz pomieszać, nie? I tak to wygląda. Możecie mi wierzyć, że sam pod spodem jest ryż. I kola zero. Wyjątkowo, bo ja nie piję, ino woda. Tak jak rozumiecie, w diecie przypisane. A że się lubię czasem pojeść, to bez to jest tego tak dużo.